Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o wadach i zaletach szklarni z poliwęglanu komorowego. Pamiętaj, że materiały mogą się od siebie różnić, na przykład jedne płyty mogą być bardziej odporne, inne mniej. Wszystko zależy od na przykład ceny czy producenta. Należy nie kierować się ceną, a jakością wykonania i warto też czytać komentarze i opinie innych ludzi o danej szklarni czy też firmie, która je stawia. Zaczynamy od zalet. Lekka konstrukcja powoduje łatwiejszy montaż. Łatwo docina się płyty za pomocą noża. Dość wytrzymały i bezpieczny materiał w przeciwieństwie do np. folii, która szybko się drze. Dobrze zamontowana jest zdecydowanie mniej wrażliwa na wiatr niż folia. Długa żywotność płyt nawet ponad 12 lat. Normalne drzwi i okna są lepsze i szczelniejsze niż np. zamki czy rzepy w tunelu foliowym. Zdecydowanie lepiej trzyma ciepło niż np. folia. Ładnie się prezentuje, różne odcienie do wyboru, łatwy montaż i duże możliwości z powodu giętkości płyt poliwęglanowych, aczkolwiek zależą one od grubości płyt. Wady. Dla niektórych montaż mimo dołączonej instrukcji może być trudny, ale są firmy, które specjalizują się w wystawianiu takich typu konstrukcji, tego typu. Jednak to jest to dodatkowy koszt. Lekka i słabo zamocowana szklarnia może ulec zniszczeniu podczas dużych, silnych wiatrów. W poliwęglan wchodzą zanieczyszczenia. Czasami trzeba, jak się da, go czyścić. Dość łatwo ulega zadrapaniom i zarysowaniom, jednak nie należy się tym zbytnio przejmować, ponieważ nie jest to aż tak widoczne, no i nie ma jakiegoś ogromnego wpływu na całą szklarnię. O wiele większa cena niż tunel foliowy, jednak należy tu zwrócić uwagę, że taka szklarnia posłuży nam o wiele dłużej niż taki tunel foliowy. Łatwiej ją ogrzewać z powodu większej szczelności i grubości płyt. Trzeba kłaść odpowiednią stroną, to znaczy odporną na promieniowanie UV. Według mnie szklarnia z poliwęglanu jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż na przykład najtańsza szklarnia z folii. Myślę, że warto wydać więcej pieniędzy i mieć porządniejszą szklarnię, lepszą. Dzięki za uwagę, no i cześć!